Wynik zbiórki kosmicznie nas zaskoczył. Jako Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chcemy zaproponować, aby za te ogromne pieniądze kupić zgodnie z celem 20 finału sprzęt dla szpitali pediatrycznych w całym województwie pomorskim. Poinformował nas dzisiaj rzecznik prasowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta nieprawdopodobna zbiórka i ten niesamowity gest ludzi z całej Polski z całego świata może uczynić bardzo wiele wspaniałych rzeczy, o których na początku ani Patrycja, ani me, ani wielu wspierających tę akcję nawet w najśmielszych marzeniach nie myślało to miało być 1000 złotych uzupełniające puszkę Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska. O datki poprosiła swoich znajomych Patrycja Krzymińska. Znajomi poprosili swoich znajomych i do wirtualnej puszki zaczęły trafiać datki. Liczba wpłacających sukcesywnie rosła. Rosła też wartość datków. Kiedy osiągnęła milion, a chwilę później półtora miliona, ktoś rzucił na Facebooku. Idziemy na dwa miliony. Potem darczyńcy przybili piątkę. Akcja zakończyła się tak jak planowano – o północy z wtorku na środę. Wzięło w niej udział ponad ćwierć miliona ludzi. Zamiast planowanego tysiąca zrobiło się niemal 16 milionów złotych. Rozpoczęliśmy procedurę zakupu karetki neonatologicznej dla Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Jesteśmy także po rozmowach z oddziałem kardiochirurgii dziecięcej imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który także już przysłał nam zapotrzebowanie na niezbędny sprzęt. Co dalej, to będzie zależało od głosu nas wszystkich. Informuje Krzysztof Dobies, Rzecznik WOŚP. Dziękujemy, kłaniamy się wszystkim darczyńcom i pamiętajcie Państwo, to nie tylko zbiórka pieniędzy do puszki Pana Prezydenta. To był także wspaniały spektakl budowania społeczeństwa obywatelskiego, co było tak bliskie sercu Pawła Adamowicza. Czytamy w komunikacie fundacji. A co na to Polacy? Pozszywałaś nasze serca. Polak potrafi, Polak pomaga, Polak wspiera, kocha. Piszą internauci. Komentarze nie sposób zliczyć, wśród nich taki, który zasługuje na najwyższą uwagę. Jest wiele sposobów na pomoc przez cały rok. To niekoniecznie musi być datek. Czasem wystarczy uśmiech, podanie ręki, przytulas czy banalne ustąpienie miejsca w autobusie. Pokazaliśmy, że możemy wiele i życzę wszystkim, aby ta dobroć płynęła z serducha przez okrągły rok. Wtedy świat będzie jeszcze piękniejszy.